Nic nie zrozumiałam z tego, co ona mi mówi. No i tak najbardziej teraz potrzebuję takie kujące chwasty. I czyli to był pomysł, żeby tu przyjechać? No ja i tak se nie popływam, bo są ludzie, a ja jako kobieta mi nie wolno. Ahoj przygodo! A tutaj podróżowanie i zwiedzanie w Iranie nie zawsze jest takie super łatwe, jakby to było w Europie, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego w Europie. Znajomy z Bandar Abbas nam pokazał fantastyczne miejsce i pokazał nam na mapie, gdzie to jest. I nawet na mapie tam jest faktycznie zaznaczony punkcik, jest nazwa, pokazuje się, wiecie, tam zdjęcia, opinie są, wszystko fantastycznie. I żeśmy przyjechali tutaj, już było wczoraj późnym wieczorem, i nawigacja nas po prostu poprowadziła do czyjegoś domu. No więc oczywiście to nie było dobre miejsce, tam ludzie zaraz wyskoczyli, przestraszyli się, o co chodzi, jak to wiecie, wjeżdżamy im na podwórko generalnie i bramy nie było, oczywiście bramy nie było, tylko był taki wjazd, myśleliśmy, że tam dalej jest droga, ale to już nie była droga, tylko po prostu czyjeś podwórko. No i wyskoczyli, oczywiście zero angielskiego, my zero farsi, ale pokazałam im zdjęcia, no i oni pokazali, żeby zawrócić i jechać. Pojechaliśmy dalej, to żeśmy zajechali po prostu do jakiegoś kamieniołomu, cholera, szlak wie, tak więc to na pewno nie jest to, no i że już było późno, no to po prostu żeśmy gdzieś musieli rozbić obóz i tutaj żeśmy znaleźli no takie miejsce, jakieś tam pole u gór i no super fajnie się spało, nie ma problemu, więc widzimy, że góry są tam. Więc tam, gdzie są te góry, tam są źródła, do których chcemy dotrzeć, ale po prostu musimy znaleźć jakiegoś lokalsa, który nam pokaże, którą drogą, bo po prostu nie mamy zielonego pojęcia teraz, którędy jechać, tak więc mam nadzieję, że uda się znaleźć. Nic nie zrozumiałam z tego, co ona mi mówi. Tak się nagadała. Ale on potem machnął, powiedział, że on będzie jechał tam i żeby za nim jechać. Jedziemy do tego kamieniołomu, co wczoraj żeśmy jechali chyba. No pewnie, to jest ta droga, co żeśmy wczoraj w nocy jechali, żeśmy zawrócili. Na razie tak. No, nie wiem, czy on pójdzie do kamieniołomu, czy gdzie indziej. Bo na moją logikę to musi być albo ta wyrwa po jednej stronie, albo po drugiej między górami. I tamtędy musi być droga, bo którędy indziej. To jest kanion. To ja bym stawiała na ten po lewej stronie. Daleko trzeba iść? Tak, daleko. Widziałeś, jak ukazywała? Jak daleko? Ja myślę, że ona tu
chciała wytłumaczyć, że to trzeba tam się wspinać i że to ten sprzęt i wszystko, a my nie chcemy. No coś samochodem pokazywała. Tak, tak. Może cię samochodem tam zawiozą gdzieś i wiesz, z tamtego miejsca startują. Bo tutaj jest kilka takich jeziorek, można powiedzieć, takich malutkich źródeł. I do dwóch można dojść od dołu pieszo, a te pozostałe można tylko od góry, trzeba się na linach po prostu spuszczać na dół i jest tutaj taki specjalny przewodnik, taka firma, która ma sprzęt i po prostu robi tam wycieczki, ale my no nie chcemy, nawet nie mamy tak czasu po prostu cały dzień tutaj się bawić. Chcemy tylko po prostu dojść do pierwszego lub do drugiego jeziorka i będziemy szczęśliwi. Może musimy się spytać o zgodę. A nie, może on przywiózł tu wodę. Okej. O, ule tam są. To dziadek dzisiaj będzie miał co opowiadać, jak wróci do domu. Powie, że pomógł turystom. Merci, all of us. Pamiętaj, jak myśmy to chyba przyjechali, żebyśmy wyjechali. Nie no, to nawigacja nas potem poprowadzi, no. Ale za Chiny ludowe byś nie znalazł tej drogi. W życiu byś nie wiedział. No wiadomo, że to musi być w takim blisku, że no to nie będzie tu. No to wiadomo, tylko w którym? Raz, dwa, trzy, moje szczęście. Wiadomo, że to musi być gdzieś przerwa i tam trzeba gdzieś iść, bo nie będzie od tło do góry, nie trzeba będzie dalać po górze. Wygląda na to, że znaleźliśmy przynajmniej punkt startowy i tam jest taka budka i goście tam są w tej budce i oni mówią, o nie, to jest taki trudny wejście tam, to nie dacie rady, pływać tam nie można, bo jest dangerous. No, powiem tak, ten gościu, z którym my żeśmy rozmawiali, powiedział, że tutaj jest bodajże 5 takich właśnie źródełek i do dwóch można dojść pieszo od dołu, a te górne to trzeba właśnie z góry na linach. Tak więc no, spróbujemy, zobaczymy, czy damy radę. Trudno powiedzieć, jak to będzie, bo tu początek wygląda bardzo łatwo, ale tam jakby nie widzimy dalszego ciągu drogi, nic tam nie widać. Dupa blada, jednak odpuścimy, bo wejście jest, weszliśmy do połowy mniej więcej i po prostu
pionowa ściana i wiecie, nawet da radę wejść na górę, ale zejść na dół bez sprzętu to po prostu graniczy z cudem, więc to nie jest warte i nie jesteśmy nawet pewni na 100%, czy to jest dobre miejsce. Wydaje nam się tam jakby z ułożenia skały, tak wygląda, jakby tam mogło być jakieś jeziorko, ale dupa tam, nieważne. Idziemy na dół. Wiecie co, że pies nawet boi się iść w dół. Tak jak zawsze nie możemy jej doścignąć i się dowołać, tak teraz po prostu siadła i wcale nie chce iść do dołu. No, próbujesz? No. Chodź, chodź. Ciekawe, czy zejdzie sama. O kurczę. No, 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 dała radę. Dała radę. No i tak najbardziej teraz potrzebuję takie kujące chwasty. Fuck. Ła! Ała. Teraz się pozahaczam. I czyj to był pomysł, żeby tu przyjechać? No, to była przygoda. Nie nagrałam nawet za wiele, bo to była walka o życie dosłownie, tak więc wiecie, dupę tam z nagrywaniem. No, byli, zobaczyli. Dzień jazdy dalej było podobne miejsce, z łatwiejszym dojazdem i po skałach nie trzeba było się wspinać, więc tam pojechaliśmy.
przynajmniej chcę sobie zdjęcia zrobić. No dobra, no to pierwsze wrażenia, rozczarowanie. Tak szczerze. Tutaj chyba można pływać, bo są takie te liny, takie jak na basenie, ale no ja i tak sobie nie popływam, bo są ludzie, a ja jako kobieta mi nie wolno. Tak więc dupa blada, no to dupy z takim zwiedzaniem. A no i kolejna dupa, tam są ludzie po drugiej stronie strumyka i tam dalej jeszcze. Chciałam przejść, żeby zobaczyć sobie po prostu ten wodospad z drugiej strony, ale no trzeba przejść, a tam po środku ten strumień ma głębokość tak mniej więcej chyba do moich bioder. No i ja, wiecie, kurczę, no jestem w sukience, pod spodem nic nie mam, no i nie mogę tam zawinąć tej sukienki po prostu do pasa i se przejść. No. Tak więc chyba weszłam po kolana i tak pomoczyłam sukienkę. I no, i tyle. To się nazwiedzałam. Koniec zwiedzania dla mnie. Why you don't want to live in Iran? Because it's really hard to live in this country. It's a must, you should wear hijab. Yeah. You can't go anywhere, anytime. Or it's really hard to travel alone. And I think I need a future for me, a better future. I don't want to live like this anymore. In this hard situation, I want to go see the world, other people's, other thinkings, and maybe if I want to, I can get to my country anytime. It's my country. I live here. I was grown and born here, but it's hard for girls, for women. It's really hard. It's like 40 years. It's hard for them, for all of us, and. I like to immigrate. All of the young people here want to immigrate. Because they're thinking about a better future in a better country. Iran is a really good country. All the weather we have a lot of all kind of weather, food, beautiful things. But it's getting hard. It's difficult to live. Yeah, difficult to live. Because of the, I don't know how to say in English. Law, because of the law, regulations. Yeah, regulations. When I'm a Kurd here, and it's much more harder for Kurds, because we are a little, and we cannot work easy here in my country. Really? Yeah. Why? So you can't go to the government works. No? No, it's really hard for me. I should go be a part of them that I can work. Oh my god, I didn't know that. Yeah, that's why a lot of people want to leave. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Well done, well done. Pcham do przodu. Pcham do przodu. See?